podcaście Słuchowisko Zakwasowni. Dziś w rozmowie przy zakwasie z buraka moim gościem jest Wiktor Morgulec, dyplomowany nauczyciel jogi z ponad kilkunastoletnim stażem jako nauczyciel. W latach 2002-2004 spędził ponad pół roku w Indiach, kształcąc się pod okiem najwybitniejszych nauczycieli metody Iyengara w Himalayan Iyengar Yoga Center. Współzałożycielem jest także ogólnopolskiego internetowego serwisu informacyjnego o jodze www.yoga-yoga.pl, szkoły Yoga Żoliborz w Warszawie oraz Akademii Asan. Wiktor jest także autorem książki Yoga dla początkujących w formule ruch, oddech, relaks. W rozmowie skupiliśmy się na roli oddechu i ćwiczeniach oddechowych oraz zmianach biochemicznych, które zachodzą w naszym organizmie, kiedy w dany sposób stymulujemy nasze wdechy i wydechy. Z rozmowy dowiecie się, dlaczego oddech odzwierciedla jakość naszego życia, a nawet jego długość. Zgłębiliśmy także metody medytacji i jej wpływ na nasze zdrowie. Wiktor podzielił się swoim ponad 20-letnim doświadczeniem w kwestii praktyki jednej z najstarszych indyjskich technik medytacyjnych, czyli vipassany. Na nasze to inaczej widzenie rzeczy takimi, jakie są. Zapraszam Was do odsłuchania tego odcinka, bo sama ja jako osoba praktykująca wniosłam bardzo dużo cennych i wartościowych wskazówek, które tak naprawdę od dziś mogę już wdrożyć do moich codziennych rytuałów. Miłego słuchania. Cieszę się, że tutaj mnie odwiedziłeś przy rozmowie przy zakwasie z buraka. Super, ja też się cieszę. Dzisiaj będziemy rozmawiać na tematy związane nie tylko z ciałem i nie tylko z umysłem, z czymś szerszym. I tak chciałam właśnie zacząć od takiego pięknego cytatu, z którym się zderzyłam z 5 lat temu. Ktoś bardzo bliski mojemu sercu powiedział mi, że sztywne ciało to sztywny umysł i że joga nie tylko uelastycznia nasze kończyny, ale także właśnie nasze metody myślenia. Zgodziłbyś się z tym? Zgodziłbym się. Zgodziłbym się i pomiędzy tym sztywnym ciałem i ewentualnie sztywnym umysłem jest jeszcze taki malutki łącznik i nim jest oddech. Także mamy ciało, mamy umysł, no i dopóki ciało jest do kupy z umysłem, to oddychamy, tak? Jak przestajemy oddychać, no to ciało i umysł się rozdzielają. Także szczególnie myślę w obecnych czasach, w tej naszej sytuacji, w której teraz jesteśmy osadzeni, bardzo ważne jest pracowanie ze swoim umysłem, a pracujemy między innymi z umysłem poprzez pracę z oddechem. Także praktyka jogi, no bo czym jest w ogóle joga, tak? Tak, żeby od tego może sobie zacząć. Joga jest wyzwoleniem od cierpienia. Cierpienia na różnych poziomach, tak? Bo to można postrzegać i na poziomie czysto fizycznym, i na poziomach różnych mentalnych, psychicznych. No i de facto od każdego rodzaju cierpień, od tych wszystkich rzeczy, które nam w życiu przeszkadzają, tak? No oczywiście to, co my tutaj robimy teraz na Zachodzie, powiedzmy, przez ostatnie 100 lat, no to jak jakiś tam mędrzec prawdziwy by na to spojrzał, no to on powie, że to nie jest joga, tak? Że my wykonujemy ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia fizyczne, praktykujemy asany dla zdrowego ciała i de facto można powiedzieć, że jest to prawda, bo praktyka asan i ćwiczeń oddechowych, no to jest maleńki wycinek, taki powiedzmy przygotowanie do jogi. Asany, czyli pozycje jogi. Tak, ustawianie ciała w tych różnych dziwacznych jakichś tam układach, tak? Noga za głowę, gdzieś tam jakieś wyciągnięcia, fikołki. Natomiast to jest istotne, że dlaczego w tych czasach tak się to rozpowszechniło? Bo nie da się skutecznie pracować ze swoim umysłem, jeżeli ciało jest chore. A niestety te czasy, no to są czasy choroby. I można powiedzieć, że jak się spojrzy wstecz, ja wiem, że są różne na ten temat opinie i część osób powie, że jesteśmy w super piku cywilizacyjnym, bo są laptopy, smartfony i w ogóle wszystko jest elektroniczne i tak dalej, ale tak naprawdę jak się spojrzy na stan naszego zdrowia, na stan naszej, nie wiem, wydolności oddechowej, na stan zdrowia naszego ciała, no to powiedzmy 100 lat temu osoby w wieku 70-80 lat normalnie pracowały w polu, fizycznie. Miały siłę, żeby po prostu pracować, tak? No teraz osoba, która ma 70-80 lat, no to jest przeważnie osoba, która w ogóle często jest niezdolna do samodzielnego funkcjonowania.
Także praktyka asan dlatego jest tak ważna w tych czasach, że ona nam ma dać zdrowie. Oczywiście sama praktyka asan zdrowia nie da tego, to musi dojść odżywianie, no i pewna higiena psychiczna, higiena umysłowa. Tak? No jeżeli te trzy rzeczy połączymy do kupy, no to mamy szansę zdrowo żyć i wtedy można zajmować się swoim umysłem, czyli realizować ten cel jogi, tak? Którym jest wyzwolenie od cierpienia. Dokładnie, tutaj też mówisz żywność i mówisz też, że osoby w wieku 80 lat pracowały na roli. Ja tutaj przypomnę sobie i tobie taką historię, że moja prababcia pracowała na roli, ale w ogóle się też nie przejadała, bo rano jadła, nie wiem, kanapkę albo kaszę z warzywami, tak jak moja babcia mi to opowiada, że jej mama tak właśnie robiła, i potem szła w pole i dopiero jadła po 15. Tak, tak. I wydaje mi się, że joga też tutaj nas uczy tej takiej dyscypliny tego jedzenia, nieprzejadania się. I też tutaj pojawia się pojęcie diety satwicznej. Mógłbyś coś trochę więcej o tym powiedzieć? Słuchajcie, to tak naprawdę my tak pół żartem, pół serio się mówi tak w jodze. Mhm. Jak ktoś je 3 razy dziennie, szybka śmierć. 2 razy dziennie, choroba. 1 raz dziennie, zdrowe, długie życie. Okay. No ale tak już jakby troszeczkę to doprecyzowując, to jak się też cofniemy wstecz, tak, jak wyglądało życie naszych przodków, to słuchajcie, 1/3 czasu, jeżeli ktoś na przykład był jakimś wyznawcą jakiejś religii, tak, i to nieważne, czy to była jakaś chrześcijańska religia, czy jakaś tam dalekowschodnia, to mniej więcej 1/3 czasu się pościło. Czyli nic się nie jadło 1/3 życia, tak, o czym my zupełnie, no, można powiedzieć, to zupełnie wypadowało, zapomnieliśmy. Druga sprawa, z czysto technicznych względów, 2 razy w roku ludzie głodowali. Na przednówku, jak się kończyła zima, no to po prostu nie było jedzenia. Fizycznie ludzie nie mieli jedzenia, tak? Nie było magazynów, tak jak teraz sklepów, gdzie się chodzi, kupuje, no tylko ludzie na wsi po prostu nie jedli, albo jedli bardzo mało, albo bardzo skromnie. Już abstrahując też od tego, co ty powiedziałeś, że w ogóle to ilości tego jedzenia, tak, i ilości posiłków były zupełnie inne. Także jak najbardziej i mnisi buddyjscy do godziny 12 mogli jeść, tak? Czyli tak naprawdę zdrowie, no, idzie tutaj w parze z tą mocną wstrzemięźliwością jakby i powiedzmy regulacją ilości posiłków, a teraz mamy szalone diety, gdzie na przykład tam ktoś mówi, że trzeba 7 razy dziennie dziubiać, cały czas układ pokarmowy ma działać, tak, no to prosta droga do cukrzycy, tak? I ludzie tego nie rozumieją, jest mnóstwo pomieszania, bo jest mnóstwo różnych teorii, specjalistów, którzy jakieś takie doradzają rzeczy, często dość z naszego punktu widzenia, powiedzmy, kontrowersyjne czy dziwne. Także na pewno tutaj ilość jedzenia, no ale też jakość jedzenia, tak? To jest też drugi ważny parametr, który oddziałuje na nasze zdrowie. No i nie zapominajmy, że ruch jest kluczowy, tak? No bo jedzenie to jest jeden element, natomiast to, co się teraz stało, to zmiana w ogóle matrycy funkcjonowania, to ciągły bezruch. Układ krwionośny ma swoją pompę, to jest serce, krew jest pompowana, wszystko jest odżywiane. No ale w drugą stronę są odprowadzane produkty przemiany materii, tak? To, co ciało wyrzuca z siebie. Jak to jest odprowadzane? To jest układ limfatyczny. A układ limfatyczny nie ma swojej pompy. Tam nie ma pompki takiej, jaką powiedzmy jest serce, tylko pompą dla układu limfatycznego jest tylko i wyłącznie ruch. Czyli jeżeli się nie ruszamy, to zaczynamy chorować. I to jest po prostu prosta zależność. Także nawet jeżeli ktoś tylko będzie zdrowo jadł, to nie wystarczy. Musi się ruszać. To musi być jakakolwiek forma ruchu. To nie musi być joga, tak? Jakakolwiek forma ruchu. Jak weźmiemy sobie też tych naszych pradziadków, nawet dziadków, tak? Oni się ruszali po prostu. To nie było siedzenie ciągłe w jakiejś tam niewygodnej pozycji, tylko to był ciągły jakiś ruch. Trzeba było pójść gdzieś, przecież nie było samochodów, trzeba było tam coś zrobić, także... No. No tutaj też powiedziałeś o mnichach buddyjskich i o tym niejedzeniu po godzinie 12. Na pewno to też jest związane z ich praktykami medytacyjnymi, pracą z oddechem, o którym chcę trochę dzisiaj z tobą porozmawiać. No bo ten oddech to taki jest nazywany trochę pomost między naszym ciałem a duszą. No właśnie, powiedz mi dokładnie, jak wygląda ta praca z oddechem? Jak ten oddech wpływa na zmiany biochemiczne w naszym organizmie i dlaczego ta praca z oddechem jest taka istotna? To może też zaczniemy od tego, jak to się na przestrzeni tych czasów troszeczkę, przynajmniej tych ostatnich 100 lat zmieniało. Słuchajcie, jest taka bardzo ciekawa metoda oddechowa nowożytna, to się nazywa metoda Butejki, doktora profesora Butejki. I ja ją nazywam taką nowoczesną odsłoną pranajamy.
gdzie powiedzmy, że lekarz, można powiedzieć w pewnym sensie uczony, od strony takiej czysto naukowej opisuje dokładnie to, co jest poopisywane przed paru tysięcy lat w różnych tekstach i przekazach, jak tak naprawdę powinna wyglądać praca z oddechem. Tylko że tutaj mamy wytłumaczenie od strony czysto jakby już takiej fizjologicznej, jak to działa, dlaczego, czyli dla takiego cywilizowanego człowieka, tak? Nie od strony takiej powiedzmy duchowej, tylko czysta fizjologia. No i co się okazuje, że tak jak tutaj wspólnie doszliśmy do konkluzji, że że społeczeństwo ogólnie od tego dobrobytu, który panuje, się przejadamy, tak? Teraz ludzie umierają nie z niedożywienia, tylko z przejedzenia. Większość chorób to jest wynik przejadania się. To, co ciekawe, my się też przejadamy oddechem. Nie tylko jedzeniem. Czyli ogólny przesyt w każdej dziedzinie. Także co się dzieje, jak człowiek się przejada jedzeniem? No, możemy wprowadzać bardzo duże ilości pożywienia objętościowo do organizmu, ale jeżeli układ pokarmowy jest zaśluzowany, te kostki jelitowe, to wszystko nie działa, tak? Bo nie są przyswajane, to jedzenie nie jest przyswajane, czyli człowiek może przyjmować bardzo dużo objętościowo jedzenia, to jedzenie przeladuje po prostu, a człowiek jest chory, tak? Ma jakieś niedobory, nie jest w stanie organizm skorzystać z tych zasobów. I bardzo podobną sytuację mamy, jeżeli chodzi o oddech. Na przestrzeni ostatnich około 100 lat wydolność oddechowa ogólnie społeczeństwa zmniejszyła się dwukrotnie. Profesor Butejko mierzył to, stworzył taką metodykę w ogóle badania tego i powstało takie narzędzie jak tak zwana pauza kontrolna, czyli ile czasu człowiek jest w stanie przebywać na bezdechu bez generowania głodu oddechowego, czyli taki naturalny bezdech w zachowaniu komfortu. No i niecałe 100 lat temu to było 45 sekund. Teraz jak na naszych wyjazdach drogą prowadzimy te ćwiczenia oddechowe, to słuchajcie, ta pauza kontrolna w wielu przypadkach jest poniżej 20 sekund. Niewiele osób ma tą pauzę na poziomie 25 sekund, nieliczne osoby mają około 30 sekund. Zdecydowane przypadki wyjątkowe to jest pauza kontrolna 45 sekund i jacyś nurkowie, osoby, które pracują z oddechem z racji swojej jakiejś profesji, powyżej 45 sekund. Ja tutaj spotkałam się z tą pauzą kontrolną też w kwestii testowania jakości pracy naszych nadnerczy. Kiedyś właśnie czytałam o tym, że to, jak długo właśnie jesteś w stanie wytrzymać bez oddechu, pokazuje tak naprawdę, jak twoje nadnercza pracują i jaki je stres zniszczył. Może to też jest trochę połączone. Bardzo możliwe. A dlaczego? Bo co rzutuje na tą pauzę kontrolną? No teraz jest modny temat oddychania w związku z COVID-em, prawda, saturacja, mierzenie, pulsometry, to już każdy wie, co to jest pulsometr, tak na palec się zakłada. I teraz taka ciekawostka. Jeżeli sobie zmierzycie saturację krwi tlenem, tak, to się okazuje, jak zakładamy sobie tą maszynkę na palec, że praktycznie każda osoba, no chyba, że rzeczywiście jest poważnie chora, to tą saturację ma na poziomie 99, 98, 97%. Tak? Nasycenie tlenem krwi. I teraz w momencie, kiedy zatrzymujemy oddech, robimy bardzo mocne zatrzymanie na minutę, nie wiem, może ktoś da radę, półtorej minuty, dwie minuty, no wszystko jedno, to jak myślicie, ile ta saturacja spadnie, o ile procent? To jest malutkie, to są maleńkie wahania, tak? Spadnie o 1, o 2, u zdrowej osoby o 3%, tak? Czyli bardzo niewielka różnica, czyli można powiedzieć, że jaka konkluzja z tego. Tlenu we krwi mamy ogromną ilość. To dlatego na przykład jak ktoś ma zatrzymanie akcji serca, to przez godzinę reanimując ręcznie jesteśmy w stanie tą osobę utrzymać przy życiu. Nie trzeba robić żadnych tam usta, tylko po prostu ten tlen, który jest we krwi, jeżeli tylko będziemy ręcznie pompować, to nawet do godziny czasu ta osoba jest w stanie przetrwać do przyjazdu jakichś tam służb, żeby ją tam ożywić. Tak? Czyli tlenu we krwi jest bardzo dużo, natomiast na czym polega problem? Na tym, że tlen nie jest uwalniany z krwi. Tlen nie oddziela się od hemoglobiny do komórek. I to jest to, co w pewien sposób od strony naukowej odkrył i opisał Butejko. Żeby hemoglobina uwolniła tlen do komórek, musi być odpowiednie stężenie dwutlenku węgla we krwi. I o tym oficjalnie, no to jest wiedza, która na razie jest bardzo mało popularna. Czyli mówiąc krótko, jeżeli stężenie dwutlenku węgla jest zbyt niskie w organizmie, to my mamy full tlenu we krwi, z którego organizm nie może skorzystać. Co to powoduje? Hiperwentylację. Bo oddychamy jeszcze więcej. Wprowadzamy jeszcze więcej oddechem powietrza. Jest jeszcze większe stężenie tlenu w stosunku do dwutlenku węgla. Dusimy się, znowu jest ten tlen nie dociera do komórek, czujemy się podduszeni, więc jeszcze więcej oddychamy. Błędne koło,
nadmiernego oddychania, czyli przejadania się oddechem. No i to, co profesor Butejko opracował, i co jest w 100% zbieżne z tymi starożytnymi interpretacjami pranajam, to nie jest pompowanie się oddechem, jakieś wielkie wdechy i wydechy, wręcz przeciwnie. To są techniki, które polegają na ograniczaniu, redukowaniu oddechu i zatrzymywaniu oddechu. I to jest bardzo ciekawe, bo to, co powiedziałaś o tym wyczerpaniu nadnerczy, kody nadnerczy, co jest powodem, to może być powodem śmierci tak naprawdę, tak? Bo to przy poważnych stanach zapaści organizm umiera. Z czym jest związana duża, większa ilość stężenia dwutlenku węgla we krwi? Z przywspółczulnym układem nerwowym, czyli z tym parasympatycznym układem nerwowym odpowiedzialnym za stany relaksu, dobrostanu, odprężenia, tak? Czyli kompletne przeciwieństwo tych wszystkich kortyzoli, tych wszystkich hormonów, które są produkowane, prawda, uciekaj, goń, tam łap i tak dalej, tak? Także sposób, w jaki oddychamy, będzie bardzo mocno rzutował na naszą kondycję w ogromnym, ogromnym stopniu. Jeżeli ktoś medytuje i to na przykład na pewnym etapie swojego życia jakby doświadczyłem czegoś takiego, że chodziłem na zajęcia jogi, no i tam niestety jeszcze była stara szkoła, więc tam były te pranajamy, takie pompowanie się, prawda, kto tam większy wdech zrobi, żeby mocno oddychać, i ja tego osobiście za bardzo nie czułem. Jakoś zawsze się czułem taki trochę, no tak źle się trochę czułem, że jakiś jestem może niepojętny, może nie wiem, nie nadaję się do tego, nie byłem w stanie się wczuć w ten sposób wykonywania tych pranajam. Natomiast w końcu jak trafiłem kiedyś na kurs medytacji, gdzie jakby doświadczyłem na takim długim kursie, że w stanach głębokiego skupienia umysłu oddech praktycznie zanika. Samo istnie, nie jest to żadne intencjonalne działanie. Ja nie manipulując oddechem doprowadzam, to samo, przepraszam, natura doprowadza do tego, że oddech się staje delikatny, jak dotknięcie szpilką. Minimalny. Człowiek się zastanawia, jak to jest w ogóle możliwe, że to wielkie cielsko funkcjonuje na oddechu, który po prostu, nie wiem, jest pół milimetra ma, prawda, wielkości. No i ten mikrooddech, super malutki, co się wtedy dzieje? Oczywiście ta ilość dwutlenku węgla wzrasta w organizmie, pojawia się też ten stan odprężenia, zrelaksowania. No i wtedy dopiero, to zrozumiałem, tylko wtedy jeszcze nie znałem Butejki, więc nie miałem jakby teoretycznego wytłumaczenia od strony fizjologicznej, jak to działa. No a teraz mamy fajne to, że jest i od strony praktycznej, można na sobie to stestować, tak? Nie trzeba mieć nawet tej wiedzy teoretycznej. Teoretyczną wiedzę dał nam profesor Butejko i można te ćwiczenia realizować. Także bardzo polecam. Ale tutaj z Butejko ja kiedyś się spotkałam z tym, że nawet nie powinno się ziewać, że ziewanie może doprowadzić też do tej hiperwentylacji. Zastanawiam się, czy to jest z tym związane, czy nie, ale co o tym sądzisz? To znaczy, nadmierne ziewanie może być oznaką hiperwentylacji, okay, tak? Na tej zasadzie, tak? On w ogóle ciekawą też miał obserwację, że wiele osób uważa, że różne choroby powodują, że jak jesteśmy chorzy, to mamy problemy oddechowe. Natomiast Butejko do tego podszedł z drugiej strony. To problemy oddechowe są przyczyną bardzo wielu chorób. Okay. Czyli jakby zupełnie inne podejście. Czyli pracując oddechem świadomie, jesteśmy w stanie wyprowadzić się z bardzo wielu różnych dolegliwości. No chrapanie, tak, jak ktoś w nocy, w ogóle przede wszystkim oddychanie ustami. Tu jest też mnóstwo mitów, tak. No do oddychania, słuchajcie, służy nos. Został do tego zaprojektowany. Usta to służą do jedzenia, do całowania, do różnych rzeczy, ale no nie do oddychania. Ustami oddychamy, jak pływamy w wodzie. W sytuacjach awaryjnych, jakby coś się z nosem stało strasznego, no to wtedy mamy backup, tak? Tak jak mamy dwoje oczu, jak się coś z jednym stanie, to mamy drugie, to tak samo jest. No musi ten być backup dla najważniejszej funkcji życiowej. Ale usta nie służą docelowo do oddychania. To w nosie powietrze się ogrzewa, to w nosie powietrze się oczyszcza, to w nosie, w zatokach nosowych, tak, w tych w ogóle w przodzie przodu czaszki, w tych przegrodach czołowych absorbuje się tlenek azotu. Bardzo ważna substancja, która reguluje kurczenie się i rozszerzanie wszystkich naczyń włoskowatych, naczyń krwionośnych w ciele. Także nos jest do oddychania. Trzeba się tego nauczyć. Teraz supermaratończycy, ultramaratończycy zabiegają po 200-300-400 km. Oni wszyscy na nosie biegają. Oddychają nosem. Tak? Jacyś tam native biegacze afrykańscy z Ameryki Południowej też, którzy biegają bardzo duże dystanse, oni wszyscy oddychają nosem. Trzeba do tego wracać, no i to jest taki punkt numer jeden.
No tak, ale tutaj właśnie widzisz, mówimy o butejku, ale też mówimy o tych starożytnych metodach oddychania, które są w jakimś stopniu połączone z napompywaniem tej właśnie piersi. I są niektóre takie pranajamy, które ja też czasami mam taki dysonans, że nie dość, że czuję się po nich dziwnie, bo strasznie mi się kręci w głowie. No właśnie. To może właśnie być też oznaka tej hiperwentylacji. Dokładnie. Ale właśnie zastanawiam się, jak znaleźć ten punkt taki wspólny i czego po prostu też nie robić w trakcie oddychania. Może najpierw skupmy się na ćwiczeniach oddechowych, a potem pogadamy o tym, jak w ogóle oddychać tak na co dzień. Więc najpierw może te ćwiczenia oddechowe. To znaczy tak, no, ćwiczenia oddechowe są bardzo różne w zależności od tego, jaki chcemy uzyskać efekt. Co chcemy uzyskać, no to w taki sposób będziemy postępować, tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś chce chodzić w środku zimy w krótkich spodenkach, żeby mu było ciepło, no to będzie stosował techniki Wima Hofa, gdzie jest to miks technik butejkowych z technikami hiperwentylacyjnymi, tak? Jeżeli ktoś ma zatkane zatoki, tak? No to będzie stosował na przykład Bastike Kapalabhati, to są takie szybkie jogiczne oddychania, które oczyszczają bardzo szybko i skutecznie zatoki, tak? Natomiast chyba najważniejszy jest ten codzienny, nasz normalny, naturalny oddech, bo to nim się posługujemy na co dzień, on jakby stanowi, no nie wiem, 90-70, no większość naszego zapotrzebowania, tak? Bardzo rzadko mamy jakieś specjalne potrzeby, no chyba, że ktoś cały czas w krótkich spodenkach tam w Himalajach, ale to raczej nie sądzę. Także... Ostatnio taką ściągali z góry w krótkich spodenkach. No właśnie. Cały internet o tym trąbił. Nie żeby tam krytykować, no bo to też są jakieś wyzwania, jakieś czyjaś ścieżka. Natomiast naturalny oddech jest spokojny, jest przede wszystkim przez nos, tak, o tym trzeba pamiętać. Niestety te różne teorie na aerobikach, na jakichś tam pilatesach, że tam wdech nosem, wydech ustami, nie. Wydychając ustami wyprowadzamy ogromną ilość dwutlenku węgla. To jest pierwszy krok do hiperwentylacji. Wydychając nosem w sposób powolny, wydłużając wydech, stopniowo pozbywamy się dwutlenku węgla. Także tu jest kilka takich szczegółów. Ja myślę, że jeżeli ktoś zacznie w ogóle uważać na to, że przede wszystkim oddychać nosem. W nocy, jeżeli śpicie i budzicie się w nocy i jest suchość w ustach, tak? Musicie pójść się napić wody, albo rano się ktoś budzi całkowicie suche usta. Co się stało? No, w ogromny sposób się odwadniamy przez usta. Tak. Dlaczego biegacze właśnie na nosie biegają ci bardzo długo dystansowi, żeby nie tracić wody? Wtedy, jeżeli ktoś ma zamknięte usta, biega na nosie, oczywiście na początku biega dużo wolniej, nie będzie w stanie mieć takich osiągnięć jak przy oddychaniu ustami, ale nie straci wody. Co to znaczy? Nie musi pić wody w czasie biegania, tak? Czyli ta termoregulacja organizmu się robi idealna, nie wypaca się tak mocno. Organizm się sam termoreguluje. Także pierwsza kwestia to jest nos. Jak ktoś to już zastosuje, no to potem co się robi? Oddech ma być spokojny. Tak? Spokojny, regularny. Naprawdę to chyba intuicyjnie, jak się każdy w to wsłucha, to będzie wiedział. A te całe pompowania, ja powiem szczerze, ja w ogóle już tego nie robię. Okej. Nie, to znaczy nie chcę też tego krytykować jakoś, albo takie tam sapania w niektórych, powiedzmy, tradycjach jogi, no, że jest rozgrzewający oddech, taki bardzo mocny, właśnie intensywny. Szczerze mówiąc, ja osobiście też nie chcę tego jakoś tam specjalnie krytykować, ale ja tego nie czuję, nie stosuję tego, nie uważam, żeby to było potrzebne. Może jak ktoś chce jakąś taką siłę straszną wytworzyć w sobie, no to rzeczywiście mu się to przyda, ale wydaje mi się to w specyficznych bardzo, bardzo przypadkach. Tutaj też można powiedzieć, że tak naprawdę jakość naszego oddechu mówi o jakości naszego życia. I też zauważyłam, że osoby, które nawet sama po sobie, kiedy coś się dzieje bardzo stresującego albo jestem pod jakąś presją, a teraz tak naprawdę w ostatnich miesiącach ze względu na całą sytuację w kraju jesteśmy bardzo under the pressure, no to na pewno miało to wpływ na jakość naszego oddechu. I teraz tak sobie myślę, czy my jesteśmy w stanie na przykład jakimiś prostymi ćwiczeniami oddechowymi regulować na przykład poziom naszego stresu w organizmie? Czyli na przykład możemy robić takie ćwiczenia 3 razy dziennie po, nie wiem, 3 minuty, żeby po prostu doprowadzić ten oddech do jakiegoś takiego normalnego poziomu? Jak możemy się po prostu tak trochę zresetować? Tak, jak najbardziej. Słuchajcie, a poza tym druga bardzo ważna rzecz. Dopóki jest oddech, ten łącznik umysłu i ciała, no to dopóty żyjemy. Mhm. Czyli nasz atawistyczny
jeden z naszych największych, jak nie największych, atawistycznych lęków, to jest co? No, ustanie oddechu. No bo ustanie oddechu jest równoznaczne ze śmiercią, czyli praktycznie każdy rodzaj śmierci, jak się zastanowimy, de facto sprowadza się do uduszenia. Czyli do tego, że przestajemy być dotleniani. Nieważne, co się tam z tym naszym ciałem stanie, to jest to oddzielenie, ustanie oddechu, tak? Towarzyszy każdemu rodzajowi śmierci, czyli oddzieleniu się umysłu od ciała. No i budzi to lęk, tak? Teraz w tej naszej sytuacji co się dzieje? Na dodatek cała ta powiedzmy tak zwana pandemia, no też dotyczy problemów z drogami oddechowymi, tak? Czyli podstawowym jakimś tam zagrożeniem jest przerzuty na płuca, prawda? I to, że człowiek też nie może oddychać. No i co się dzieje, jeżeli człowiek rzeczywiście zaczyna mieć niedobory oddechowe i nie umie w żaden sposób tego kontrolować, nie zna tego, nie jest z tym zaznajomiony. No w naturalny sposób taka osoba wpada w panikę. Tak? No bo nie może wziąć oddechu, to powoduje stres, ten stres powoduje strach, ten strach powoduje jeszcze większy stres, no i w efekcie to jest też znowu takie błędne koło. Kula śnieżna. Jeżeli zaczynamy ćwiczyć, wprowadzać te ćwiczenia oddechowe, które tak jak wspomniałem, polegają przede wszystkim na redukowaniu oddechu, czyli zmniejszaniu wdechów, wydłużaniu wydechów, czyli tak naprawdę zaczynamy operować na takim lekkim głodzie oddechowym, no to co się dzieje? Nasz umysł się do tego przyzwyczaja. My się przestajemy tego bać. Czyli jeżeli ktoś wykonuje te ćwiczenia oddechowe, butejkowe, czy pranajamowe w tej interpretacji, nazwijmy butejkowej, na co dzień, tak jak ty powiedziałaś, nawet kilka minut dziennie, nawet idąc z psem na spacer, albo nie wiem, siedząc sobie w samochodzie, bo to też nie trzeba mieć, tak jak w jodze, tam specjalnego stanowiska, super, prawda, tutaj wyprostowanej klatki piersiowej, wypchnięte i tak dalej, tylko to można robić podczas chodzenia, podczas siedzenia, no trzeba z prostym kręgosłupem sobie siedzieć w miarę, tak? To oswajamy się z tym, z tą delikatnością, z tym minimalistycznym oddechem i potem, jeżeli życie nas postawi w takiej sytuacji, że rzeczywiście z powodu jakichś zewnętrznych czynników nam brakuje oddechu, no to my nie wpadamy w panikę. A to już jest więcej niż połowa sukcesu. Bo ogromnym, tutaj decydującym parametrem w tej całej naszej sytuacji, największym jest strach i stres. Tak? Jeżeli byśmy odjęli strach i stres, to w ogóle nie byłoby żadnej pandemii. Tak? To by była po prostu być może gorsza, a być może lepsza w zależności od interpretacji grypa sezonowa. Tak? Natomiast cały poziom stresu i strachu, który został nakręcony, no powoduje tą całą sytuację, w której się znajdujemy. Także teraz w obecnej sytuacji uważam, że te ćwiczenia, których się oswajamy ze zmniejszonym oddechem, tak? Gdzie się uczymy obserwować ze spokojem, jak oddech się zmniejsza, jak się redukuje, jak nawet jest niedobór pewien oddechowy, bo co ciekawe, żeby tą wydolność oddechową poprawić, czyli żeby na przykład ta pauza kontrolna z 25 sekund szła w kierunku 45-60 sekund, to są tylko ćwiczenia, które polegają na tym, że generujemy pewien niedosyt oddechowy i organizm stopniowo się przestraja. Czyli uczy się pracować na niedosycie, granica się powolutku przesuwa. Potem potrafimy na niedosycie być nie 20 sekund, tylko 25, potem 30, potem 35 i tak dalej. Tak? Czyli to są ćwiczenia, które budują naszą wydolność i mentalną odporność na brak oddechu. I to jest bardzo ważne. Takie przykładowe ćwiczenie, jak na przykład wygląda odliczanie między tymi oddechami? Rozumiem, że na przykład biorę oddech 4 sekundy i potem utrzymuję go 20 sekund albo 10 sekund? To jest kilka ćwiczeń, tak? No, pierwsza rzecz to jest fajnie zmierzyć sobie tą pauzę kontrolną, tak? Czyli powiedzmy, dobrze jest to robić w tym samym czasie, w jakichś okolicznościach porównywalnych. Czyli na przykład rano się budzimy, nic nie robimy, że nie ćwiczymy, nie pijemy, nic nie, tylko sobie mierzymy, bo to zajmuje no, niecałą minutę, tak? Mierzymy sobie pauzę kontrolną i wtedy mamy wynik, który będzie w jakiś sposób w miarę obiektywny, no że po obudzeniu się, kiedy jeszcze nie ma żadnego wysiłku, możemy to porównywać, tak? Czyli biorę oddech, wypuszczam powietrze jeszcze, i utrzymuję potem. Więc robimy tak, że tak, oddychasz normalnie, przez chwilę obserwujesz, jak oddech przepływa normalnie, robisz normalny wdech, to jest ważne, że to nie jest mocny wdech, tylko normalny wdech, normalny wydech, to jest też istotne, że to jest zawsze po wydechu, zatrzymujemy oddech najlepiej sobie zamknąć oczy, zatrzymać oddech. W momencie, kiedy pojawią się pierwsze objawy takiej chęci mocniejszej wzięcia wdechu, czyli tego głodu oddechowego, odpuszczamy i w efekcie po czym sprawdzić, czy ta pauza była dobrze wykonana, czy niedobrze. Jeżeli ta amplituda oddechowa przed miała jakiś tam swój oddech, płynął sobie jakimś rytmem, potem jest pauza i potem ten oddech jest nagle strasznie wielki, no to co znaczy, że nie zrobiliśmy
nie zmierzyliśmy pauzy kontrolnej, tylko żeśmy przykisili po prostu za długo i ten oddech się zrobił strasznie mocny, czyli to było za długie przytrzymanie. Natomiast jeżeli oddech przed jest podobny do oddechu po tej pauzie, to znaczy, że ta pauza została zmierzona. Oczywiście to kilka razy trzeba sobie zrobić, żeby no, jakby się z tym oswoić. Tak? A naszym odbiorcom możesz jeszcze powiedzieć, czym jest dokładnie ten sprzęt, którym to się mierzy? Twój umysł. Ale mówisz o tej amplitudzie. A no to nie, bo no niektórzy to, mogą pomyśleć, o, zamykasz oczy, to jest twoja wrażliwość. Tak, zamykasz mówię, oczy. Że niektórzy mogą pomyśleć, że tam jest, wiesz, jakaś amplituda na ekranie. Nie. Żyjemy w czasach screenów i niebieskich ekranów komputerowych. Narzędziem jest nasz umysł, zamykamy oczy i rejestrujemy w okolicy nozdrzy, jak powietrze sobie wchodzi, wychodzi, ale nie manipulujemy oddechem, tylko rejestrujemy, tak? Jak oddech wchodzi, wychodzi. No i mamy wtedy częstotliwość tego wdechu i wydechu, tak? Jego głębokość, długość, tak? Przez parę, nie wiem, 2-3 minutki sobie to obserwujemy, no i potem robimy tą pauzę, mierzymy pauzę. To jest numer jeden, tak? Wiemy, jaką mamy tą pauzę, tak? No poniżej 20 sekund nie za dobrze, tak? Jeżeli ktoś ma pauzę na poziomie 10-15 sekund, to już są naprawdę problemy jakieś oddechowe i prosta droga do astmy, tak? Że lepiej się wtedy już wziąć po prostu za te ćwiczenia porządnie, tak? 25 sekund, no to jest teraz taka średnia ogólnie populacji, tak? 45, no to jest powiedziane, że to jest taka no, już dobra wydolność oddechowa, tak? Powyżej 45, no to już mają jakieś osoby właśnie, które się zajmują nurkowaniem, jakieś sportowcy. Co ciekawe, to jest metoda też używana teraz przez zaawansowanych sportowców. Jest bardzo ciekawa książka, się nazywa Przewaga tlenowa, gdzie kiedyś były takie metody treningowe, że sportowców brano, wywożono gdzieś w góry, na przykład w Alpy i na wysokości, na, nie wiem, 3-500 pływali, wioskowali na jeziorze, biegali, jeździ na rowerach, tak? Po to, żeby przy rozrzedzonym bardziej powietrzu osiągnąć pewną wydolność, no i potem jak zjeżdżali na dół, to mieli lepsze wyniki w zawodach. No. I teraz na tej samej zasadzie nie trzeba jechać tam nigdzie w góry, tylko właśnie przy pomocy tej metody butelki są opracowane systemy treningowe, że specjalne maski są, które ograniczają w specjalny sposób, tą właśnie regulują ilość dwutlenku węgla, no i się ćwiczy w tych maskach, jeśli sportowcy w ten sposób tą swoją wydolność budują. Ale tu proszę nie mylić z tymi naszymi tutaj maseczkami wielorazowego użytku. No, tak. Maseczki raczej te, które my teraz nosimy, które powinniśmy nosić, mogą wpływać jednak na stan naszego zdrowia i też... No wszystkim umysłu. I umysłu tak samo. A tak sobie myślę, że... No bo tak, doszliśmy do tego, że możemy najpierw skontrolować to rano, a potem ćwiczenia. No dobra, i ćwiczenia polegają... Mamy dwa typy ćwiczeń. Jedne ćwiczenia to są zatrzymania oddechowe. W jodze to nomenklatura jogowa to nazywa kumbaką. Tak? Tutaj to są przerwy oddechowe. I drugi rodzaj ćwiczeń to jest redukcja oddechu. Tak? Te zatrzymania, na przykład osoby, które mają niską pauzę kontrolną, poniżej 15 sekund, nie mogą robić mocnych zatrzymań oddechu. Nie będą w stanie. Więc robią serię króciutkich zatrzymań. Na czym to polega? Oddychamy sobie normalnie, robimy normalny wdech, normalny wydech, zamykamy najlepiej palcami, zatkać sobie dziurki od nosa, zamykamy nozdrza i w myślach sobie albo na głos liczymy. Tak? Można zacząć od powiedzmy 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Na 0 puszczamy. Przez 10 sekund oddychamy nosem normalnie i potem ta sama procedura. Wdech, wydech, zamykamy. Też zaczynamy powiedzmy od 5 sekund. No i powtarzamy sobie to ćwiczenie 10 razy. Tak? I to jest ćwiczenie dla osób, które mają małą wydolność oddechową. Jak ktoś ma większą wydolność, no to ta przerwa, kiedy nos jest zamknięty, jest nie 5 sekund, na przykład 10 sekund, nawet do 15 sekund. I to jest pierwsze ćwiczenie, tak? Potem drugie ćwiczenie bardzo fajne, to jest ćwiczenie na w ogóle udrażnianie nosa, bo bardzo dużo osób, jak ktoś nie oddycha nosem, to bardzo często nos ma zatkany, no bo narząd nieużywany, po prostu jego funkcje zanikają, tak? Czyli najpierw trzeba udrożnić nos. No i mamy tutaj dwa sposoby. Jeden sposób taki prostszy, to jest taki, że się robi wdech, wydech, zamyka nozdrza też palcami i na krzesełku siedząc kiwamy się, taki lekki ruch, żeby rozluźnić ciało i trzyma się to zamknięcie ile się da, ile fabryka dała, tak? Czyli takie dość mocne podduszenie. Jak już nie możemy wytrzymać, odpuszczamy. Mogą się pojawić łzy w oczach, mogą się pojawić mrowienia w dłoniach, gorąco się zaczyna robić. No, katar w nosie, śluz się pojawia, tak? To jest znak, że ta ilość dwutlenku węgla wzrosła we krwi, trzeba wydmuchać nos, sprawdzić. Jak się odetkał, to dobrze. Jak się nie odetkał, to robimy to samo, ale chodząc. Czyli jest wdech, wydech, zamykamy nozdrza i idziemy ile się da na zatkanym nosie, tak? To jest mocniejsze ćwiczenie zdecydowanie. Tego nie mogą robić osoby, które mają problemy z sercem. Nie mogą tego robić panie w ciąży. Nie mogą tego robić astmatycy, tak? To tego chodzenia z zatkanym nosem to jest zbyt mocne ćwiczenie.
No i przeważnie, no 90% osób, nawet z krzywymi przegrodami, prawie każdy z nas ma jakąś tam krzywą przegrodę, jest w stanie w ten sposób albo jednym, albo drugim ćwiczeniem powtórzonym na najwyżej kilka razy nos udrożnić. Tak? Jest bardzo niewielka grupa osób, które naprawdę mają tak mocno jakoś tam coś zwichrowane, że wymaga to interwencji chirurgicznej. Teraz dużo osób robi sobie takie zabiegi prostowania, ale to najczęściej nawet nie jest konieczne, nie jest niezbędne. No i potem mamy ćwiczenie na redukcję oddechu. Czyli sprawdzamy sobie znowu, zamykamy oczy, obserwujemy przepływ oddechu, jak oddech przepływa, jaka jest ta częstotliwość wdechu. Na wewnętrznej amplitudzie. Dokładnie. Używając narzędzia umysłowego. No i musimy zarejestrować, jaka jest wielkość wdechu, wielkość wydechu. No i potem redukcja polega na tym, że jeżeli mamy określoną długość wdechu, to ten wdech zmniejszamy troszeczkę. Czyli robimy na przykład o 25%, o 30% mniejszy wdech, a wydech przynajmniej dwa razy wydłużamy. A w praktyce się okazuje, że część osób może go wydłużyć i 5, i 6 razy, różnie. Czyli robimy mniejszy wdech, dłuższy, powolny wydech. Oczywiście nosem. Mniejszy wdech, dłuższy, powolny wydech. Po kilku takich cyklach pojawia się uczucie niedosytu oddechowego, czyli mamy ochotę wziąć większy wdech. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby ten niedosyt oddechowy potrafić utrzymać na stałym poziomie, czyli nie wpaść w panikę i nie zacząć mocno oddychać, ale to wymaga bardzo dużego zrównoważenia, czyli nie można ani za mocno zredukować, bo jak zredukuję za bardzo, to się podduszę, no i będę musiał mocno zacząć oddychać silnie, tak? Ani jak ktoś na przykład w ogóle nie zredukuje, no to co, nie zrobi ćwiczenia, no po prostu będzie cały czas oddychał normalnie bez tego układu oddechowego. Czyli ćwiczenie polega na tym, że uczymy się generować niedosyt oddechowy i na nim funkcjonować. No i przez parę minut... Tak samo jak z jedzeniem to trochę brzmi, tak, że powinniśmy po prostu tak mniej jeść i mniej oddychać. Tak, dokładnie tak. To jest naprawdę bardzo, bardzo zbieżne. I co ciekawe, bardzo zbieżne są powody cywilizacyjne tych dwóch przypadłości, które się nawzajem też zazębiają. Bo dlaczego ta pauza kontrolna tak się zmniejszyła dwukrotnie w społeczeństwie przez te ostatnie dla mnie całe 100 lat? No tu jest kilka przyczyn. Ciągły stres. No ktoś może powiedzieć, no dobra, ale nasi dziadkowie, to była wojna, to przecież oni się gorzej stresowali. Nie do końca jest to prawda, bo oczywiście w czasie punktowo ich poziom traumy czy stresu był ogromny, ale to był punktowy poziom. Natomiast życie codzienne, codzienne funkcjonowanie, my jesteśmy w codziennym, mikro, niewidzialnym stresie osadzeni non-stop, takim ciśnieniu, które po prostu sobie tu wszyscy fundujemy cywilizacyjnie. Tak? To nie jest nic wielkiego, ale to jest chroniczne, ciągłe, tak? Żeby nie powiedzieć prawie, że dzień i noc. Także poziom stresu to jest jeden powód. Drugi powód, ilość spożywanego jedzenia i alkoholu. To jest bardzo ciekawe. Może się wydać, no kiedyś ludzie pili. Nie. Spożycie alkoholu wzrasta cały czas, ludzie piją coraz więcej i alkohol jakby kulturowo w takim codziennym użyciu jest w znacznie większym, bardziej masowym wydaniu, tylko znowu jest to takie trochę ukryte, tak? No bo to nie chodzi o to, że tam wszyscy wódkę piją, prawda, codziennie, ale to jest wino, piwo, które jest używane po prostu no, w taki sposób codzienny, tak? I to są też statystyki, można sobie sprawdzić, tak? Ilość spożywanego alkoholu no, po prostu wzrasta bardzo, bardzo mocno. Kolejna przyczyna, mówienie. Jak sobie porównamy, ile mówił nasz dziadek czy pradziadek, ile my mówimy, to słuchajcie, to jest w ogóle nie do porównania, tak? Jak telefon był jeden na całą wieś, tak? Czy tam na kilka domów, a teraz każdy ma po dwa telefony, tak? Czy tam przynajmniej jeden w kieszeni. Czyli ilość mówienia, a co się dzieje, jak mówimy? No oddychamy ustami. Bo nawet ja teraz, jak tutaj sobie rozmawiam, oddycham przez usta de facto, bo gdybym miał oddychać nosem, to ta rozmowa by trwała dwa razy dłużej, tak? No bo bym musiał co chwilę robić przerwę. To brzmiał być jak prawdziwy jogin, taki no z Netflixa właśnie, na przykład. Bardzo, bardzo dziki kraj, byś o, mówił właśnie długie zdania. A tak to jest hiperwentylacja. No właśnie. Szereg przyczyn, słuchajcie, takie przyczyny w ogóle pozornie związane. To, że mamy ogrzewane cały czas domostwa, o czym też mało kto myśli. Kiedyś, no to się człowiek napalił w piecu wieczorem, przez noc ta temperatura spadała, nawet jak się znalazł na piecu, jakim spało, no i rano było no, chłodno, tak? W momencie, kiedy my żyjemy cały czas w przegrzanych pomieszczeniach, też nasza wydolność oddechowa się zmniejsza, tak? I też prysznice chyba gorące, co? Dostęp do tej ciepłej wody na okrągło. I w ogóle brak tego hartowania się zimną wodą.
To, co moja babcia mnie nauczyła za młodu, jestem dozgonnie wdzięczny, po prostu hartowanie się, bo że jak się bierze nawet gorący prysznic, to się go kończy, no polewa się po prostu lodowatą wodą, o czym Małachow też pisał Tombak, tak? No to są tak. Stare metody po prostu skuteczne. W książce Jak żyć 150 lat możecie o tym przeczytać właśnie Tombaka. Ja osobiście przeczytałam tą książkę parę lat temu i dzięki Tombakowi robię sobie zimne prysznice, ale też sobie kupiłam twardy materac, bo podczas tego spania chyba ten twardy materac ma też wpływ na oddech. No to, że oddech i właśnie praca z naszym ciałem, z mięśniami, z powięziami, czyli asany, wpływają na nasz sposób myślenia, ale też wpływają na naszą biochemię. I wydaje mi się, że warto byłoby tutaj też powiedzieć o wpływie medytacji na to wszystko, co się dzieje w naszym organizmie, bo to jest naprawdę dla mnie taka jeszcze wielka zagadka. Co dokładnie się dzieje w organizmie, kiedy medytujemy? Znaczy, ja od razu na wstępie chciałem zaznaczyć, że jeżeli chodzi o medytację, to ja jestem uczniem i to czasem mam wrażenie też mało pojętnym. Także no, nie mogę to na pewno się nazywać, określać jako profesjonalista, już tym bardziej, który poznał wszystkie tajniki, także od razu to zaznaczmy. No, mam to szczęście. Powiemy, że wiesz więcej niż przeciętny Polak na temat medytacji. No, mam to szczęście po prostu, że się od jakiegoś czasu tym zajmuję tak z zaangażowaniem, tak? Czyli no, jest to jedna z, o ile w ogóle nie najważniejsza rzecz, która gdzieś tam w życiu mnie spotkała tak naprawdę, bo de facto można też powiedzieć, że tak jak powiedzieliśmy, yoga jest ścieżką do wyzwalania się od cierpienia, ale tą jogę na pewnym etapie sprowadza się tak naprawdę do medytacji, bo czym jest medytacja? No, medytacja jest eksplorowaniem, jak działa umysł, jak działa ciało, jaka jest wzajemna interakcja, jak pozbyć się wszystkich zanieczyszczeń umysłu i to dopiero w efekcie prowadzi do tego wyzwolenia. Także ten proces, no gdzieś tam na poziomie jakiegoś ultra żłobka, powiedzmy, że zacząłem eksplorować, ale też no, nie jestem tutaj żadnym autorytetem. Ja bym powiedział, że to, co się dzieje z ciałem w procesie medytacji, to jest tak zwany produkt uboczny. Bardzo przyjemny i korzystny, ale to jest produkt uboczny, byproduct taki po prostu, tak? I nie, jeżeli byśmy do tego zaczęli podchodzić przez pryzmat jakby chęci osiągnięcia jakichś efektów dla ciała, to bardzo szybko zatrzymamy się na jakimś tam, jak to było, ten dziki kraj? Tak, bardzo dziki kraj. Bardzo dziki kraj na przykład, czy coś, i po prostu jest utknięcie i nawet z tego może być więcej szkody niż pożytku w pewnych sytuacjach, tak? To jest taki proces. Czyli jeżeli intencja tego, dlaczego zajmujemy się, tak? Jeżeli nasza intencja służy temu, tak, chcemy po prostu lepiej żyć, tak? Chcemy, żeby pozbyć się tych różnych zanieczyszczeń umysłu, które powodują nasze cierpienie i de facto nie tylko nasze, no bo my to eksportujemy przecież na innych ludzi, tak? Jak my jesteśmy nieszczęśliwi, no to automatycznie się szczodrze, chcąc, nie chcąc, nawet tym dzielimy, tak? Nawet na podświadomym poziomie. Także jeżeli z tej perspektywy sobie na to spojrzymy, no to jest głównie jednak benefit dla umysłu, ale jak jest zdrowy umysł, to automatycznie to się przenosi na zdrowe ciało. To jest po prostu współzależne, tak? Tylko od tej strony wydaje mi się, że jakby lepiej do tego podchodzić. A z kolei, jeżeli chodzi o dbałość o ciało, no to super, super tutaj odpowiedzią taką stricte tym zadbaniem jest praktyka asan, czyli tych różnych pozycji jogi, tak? Gdzie można to traktować rzeczywiście jako taką higienę, stricte higienę ciała. Tak? No i ta higiena ciała pozwala nam z kolei zacząć pracować z umysłem, tak? No bo jak ciało jest chore, no to człowiek się tym absorbuje, tak? Musi się leczyć, musi tam, źle się czuje, prawda? No, jest przestraszony. Także to praktyka asan daje nam takie wstępne ogarnięcie i wtedy można przejść do właściwej pracy z umysłem. No tutaj polecam bardzo, właśnie jeżeli ktoś się tym interesuje, to technika medytacji Vipassana, to jest technika, którą posłużył się Budda na ostatniej, można powiedzieć, prostej, także to jest ta docelowa technika medytacji. On wcześniej też uczył swoich uczniów różnych sposobów i medytacji, i skupiania uwagi, i pewnej uważności, takiego, tak dzisiaj byśmy nazwali to mindfulness, tak?
ale gdzieś tam na ostatniej prostej, no to po prostu się, to było to, czym on się posługiwał i czego ostatecznie jakby no każdy, kto tą ścieżką chce zmierzać, no musi się z tym zetknąć. No i co ciekawe, mamy teraz możliwość praktykowania tego. W Polsce jest jeden z najnowocześniejszych na świecie, a na pewno najnowocześniejszy w Europie ośrodek medytacji. Co ciekawe, cały czas w czasie tutaj tej naszej historii pandemicznej czynny, także kursy medytacji się odbywają oczywiście z zasadami nam wszystkich rygorów sanitarnych, ale akurat to jest o tyle prosto, że ośrodek jest super wyposażony, bo każdy ma swój pokój z łazienką, więc jakby każdy mieszka osobno. Jest to też formuła odosobnienia. Każdy idąc na taki kurs pracuje osobno, ma się stać na 10 dni mnichem albo mniszką, nie kontaktuje się z innymi osobami, no więc ta formuła jakby w tych czasach tutaj covidiańskich powiedzmy, że daje radę. No i jak najbardziej wtedy można nauczyć się techniki, no, która naprawdę bardzo, przynajmniej w moim życiu, bardzo dużo zmieniła. Sam niedawno byłeś, chyba na 10 dni, z tego co pamiętam. Tak, no ja staram się raz w roku, poza tym, że codziennie to praktykuję jakby godzinę rano, godzinę wieczorem, no to staram się raz w roku jechać na takie odosobnienie, to tak jak porównuję trochę do sprzątania domu, tak? No codziennie coś tam się zamiata w domu, tak, żeby no, to nie zarosło wszystko, no ale dwa razy w roku, święta, prawda, Wielkanoc i Bożego Narodzenia, robi się duże sprzątanie, no to tak trochę tutaj mam z tą medytacją, że codzienna praktyka jest kluczem, ale dwa razy w roku jadę sobie raz medytować, a raz z kolei jadę pomagać przy tych kursach, bo też bardzo ciekawa jest formuła tych kursów, tej tradycji. To jest tradycja Sayadzi Ubakina nauczanej według pana Goinki, że no nie ma tu pieniądza zaangażowanego, czyli wszystko jest na zasadzie wolontariatu, czyli zarówno nauczyciele uczą całkowicie darmo, te osoby, które pomagają, czyli gotują na tych kursach, sprzątają, są menadżerami ośrodka, nie wiem, wykonują różnorakie prace, też robią to w ramach wolontariatu całkowicie za darmo, a ktoś, kto idzie medytować na kurs, też de facto nie płaci za to nic. Gdzie, bo ktoś inny wcześniej dał darowiznę i ta osoba może dzięki temu skorzystać. No i po kursie, jeżeli ta osoba, która ukończy kurs, stwierdzi, że wow, też chce się tym podzielić z inną osobą, ktoś inny może z tego skorzystać, no to daje stosowną do swojej woli, możliwości, chęci, dotację, darowiznę i tak to się kręci. To jest niesamowite, że to na całym świecie działa już kilkadziesiąt lat i to potężne infrastruktury tak działają. Te ośrodki tak. Są duże, duże, z 10 budynków w Polsce dla prawie 50 osób, to jest naprawdę duża infrastruktura. No i wszystko właśnie w oparciu o dobrowolne, całkowicie dobrowolne dotacje tych, którzy medytują. Także. Tak. Vipassana przez V, chyba 2S, jak dobrze pamiętam. Tak. Dziadowice, także polecamy. No, to jest pozycja na moim bucket list. Wierzę, że kiedyś do nich dotrę. Nie jest łatwo się tam dostać, ale wydaje mi się, że przychodzi to we właściwym momencie. Kiedy jesteśmy na to gotowi, bo nie można tam mieć telefonu, nie można tam pisać też, nie można też ćwiczyć. Jaki to ma też wpływ potem, jak wracasz do tego świata tutaj, do miasta, do stanu, w jakim teraz jest nasz kraj? Jesteś tym wszystkim bodźcowany. Jak się w ogóle potem odkrywa po takiej wypasanie? No tam poza tymi rzeczami, co wymieniłaś, tam w ogóle nic nie wolno. Tam z reguły są dużo gorsze niż w więzieniu, bo tam idąc na taki kurs, na 10 dni zamieniasz się w mnicha albo w mniszkę. Co to w praktyce oznacza? W tej tradycji wschodniej społeczeństwo było podzielone jakby na dwie grupy. Tak? Są ludzie świeccy, czyli householders, nie wiem jak to po polsku przetłumaczyć, no, utrzymujący swoje rodziny i mnisi i mniszki. Tak? I teraz jedni nie mogą żyć bez drugich, czyli my nazwijmy to osoby świeckie, które mają swoje rodziny, biznesy, zarabiają pieniądze. Tak? No i tak to było też w dawnych czasach. No, tą ścieżkę do wyzwolenia mamy troszkę utrudnioną, no bo nie możemy się na tym skupić w 100%, tylko po prostu no, tutaj jesteśmy rozproszeni na te wszystkie dookoła historie. Natomiast ta część społeczności, która ma ten benefit, tą korzyść, że może być w tym życiu mnichem czy mniszką, oni mają sprawę dużo bardziej uproszczoną, bo oni się kompletnie, status mnicha czy mniszki w tych prawdziwych terawadyjskich tradycjach buddyjskich, to są osoby, które nic nie mają. To są, można powiedzieć, żebracy. Tak? Czyli osoby, które są w 100% na łasce społeczeństwa.
Czyli taki mnich dosłownie posiada tam chyba 8 przedmiotów, może mieć tam igłę, nitkę, tam szatę, jakąś miskę żebraczą i koniec. Żadnych pieniędzy, żadnych kart kredytowych, żadnych jakichś tam historii. I ta osoba... Netflixa też nie. Nic z tych rzeczy. I ta osoba dzięki temu, że nic nie posiada, jest na łasce społeczeństwa. Ona może w 100% skoncentrować się na tej ścieżce do wyzwolenia i w miarę jak robi na tej ścieżce postępy, to może dzielić się też tym z innymi ludźmi. I co ciekawe, w tych społecznościach jeszcze w tych czasach, to jest Birma, jest chyba ostatnim krajem w tej chwili, to jeszcze w jakimś stopniu funkcjonuje. Ale jacyś mądrzy mnisi, no już przeszło 100 lat temu, doszli do wniosku, że rozwój, w jakim świat zmierza, powoduje, że coraz mniejszym zaufaniem i coraz mniejszym szacunkiem będą się cieszyć mnisi. I to rzeczywiście się stało, bo na przykład ja no, ostatni raz byłem w Indiach dość dawno, już, bo to był 2013 rok, ale już wtedy, no to po prostu jak patrzyłem sobie tam w tych miejscach, gdzie dużo było mnichów, szczególnie tych z tybetańskiej tradycji, no to oni na motorach jeżdżą z dziewczynami, tam złote zegarki, iPhony, iPady, prawda, no po prostu to nijak się miało do tych wskazań, no czyli rzeczywiście ten nazwijmy pewnego rodzaju upadek postępuje, no i co się wtedy dzieje, no osoby świeckie też nie chcą tego wspierać, no bo to jest słabe, tak, i te przeszło 100 lat temu, jacyś mądrzy mnisi w Birmie przewidzieli, tak, czy w jakiś sposób zauważyli, czy nie wiem, przewidzieli ten proces i stworzyli świecką linię przekazu. Czyli poza tym, że mnisi zawsze uczyli tej techniki, to oni stworzyli świecką linię dla właśnie tych osób świeckich, gdzie nauczycielami nie są mnisi, tylko osoby świeckie. Czyli normalne osoby, które mają dzieci, rodziny, żony, mężów i tak dalej. No i ta vipassana, w której właśnie mam, jakby to jest przekazywane teraz na cały świat, się rozprzestrzeniło, to jest linia świecka. To jest bardzo ciekawe, bo tego nigdy nie było przez 2000 lat, tylko mnisi się zajmowali przekazywaniem. No ale właśnie jakieś to było niecałe 100 lat temu, jeden z tych mnichów stwierdził, że trzeba zrobić tą linię świecką, bo tylko w ten sposób to będzie w stanie przetrwać. A wracając do tematu, zamieniasz się w mniszkę mnicha, czyli ty masz nic nie robić, tylko w 100% skupić się na nauczeniu tego, a potem, jak już umiesz, na praktykowaniu. Także nie ma kontaktu żadnego z innymi uczestnikami, ani werbalnego, ani wzrokowego. To jest kompletne, można powiedzieć, takie odosobnienie sensu stricte, tak? Nic nie notujesz, nie masz długopisu, notatnika. Jest to no, takie zagłębienie się bardzo mocne. No i teraz oczywiście w zależności od tego, no, jaki kto ma potencjał, jakie kto ma tam swoje uwarunkowania mentalne, na ile ktoś to rozumie, na ile ktoś no, ma pewnego rodzaju jakąś tam też wiarę, oddanie, tak? No bo to ludzie też mają, często są sceptyczni, podejrzliwi, no różne są historie, tak? No to też takie efekty osiąga. Co się dzieje w momencie, jak oczyszczamy umysł? W momencie, kiedy pozbywamy się naszych różnych ukrytych, wypartych, najgorszych jakichś historii, jakichś traum, kompleksów, tak? W normalnym życiu w pewnym sensie można powiedzieć zdrową reakcją człowieka w tej naszej rzeczywistości, tak jak powiedziałeś, no, bardzo nasyconej dużymi różnymi negatywnościami, to naturalnym odruchem jest kompresowanie tego wszystkiego, bo my nie będziemy w stanie sobie zdać z tym rady. Czyli w pewnym sensie normalny człowiek upycha w podświadomość, w nieświadomość te wszystkie jakieś negatywności, z którymi bardzo ciężko byłoby sobie dać radę w tych tutaj dramatycznych, że tak powiem, okolicznościach życia. Natomiast na takim kursie vipassany warunki są zupełnie inne, no bo też wibracja tych miejsc, tych ośrodków, tego, że tam się ci ludzie w określonym celu spotykają, jest zupełnie inna. My pozwalamy tym rzeczom wyjść na wierzch. Czyli ty pozwalasz, żeby z tego swojego zapasu te różne wyparte tematy wychodziły na wierzch, uczysz się tam, dostajesz bardzo dokładne instrukcje, w jaki sposób sobie z tym radzić, co z tym robić, uczysz się, jak to obserwować i te rzeczy tracą swoją moc. Czyli powoli, powoli pozbywasz się tych zapasów, co najlepsze, to my w ogóle nie jesteśmy świadomi, jakie to są zapasy. To często ludzie są potężnie zdziwieni, co tam w środku, w tym nieświadomym umyśle się gnieździ. To kompletnie nie ma nic wspólnego z tym, co my sobie świadomie o sobie myślimy, jakie mamy wyobrażenia na swój temat i tak dalej, i tak dalej. Także jest to proces, można powiedzieć, no czasem też dość mocny, ale tutaj natura to fajnie reguluje, także nikt nie dostaje za dużo. Każdy dostaje tyle, żeby mógł to gdzieś tam sobie przepracować. Oprócz tego jest na kursie zawsze nauczyciel, który też służy pomocą, wsparciem, odpowiedzią na pytania, pokierowaniem. No i co, w miarę jak pozbywamy się tych różnych
nieczystości umysłu, różnych tych spętleń, kompleksów, problemów, to pojawiają się takie cztery przymioty w języku palijskim. Może powiem i też po polsku z tłumaczeniem. Czyli to jest metta, miłująca dobroć, karuna, współczucie, mudita, radość i upekha, spokój. Czyli zamiast, im więcej się pozbędziemy tych różnych, nazwijmy to, jakichś brudów, nieczystości, tym więcej tych czterech czynników się pojawia. No i oczywiście, jak w człowieku, w nas się to pojawia, no to my jesteśmy w stanie też tym w jakimś stopniu, jeden w większym, drugi w mniejszym, jeden potrzebuje więcej czasu, żeby to wykrzesać, drugi mniej czasu, ale generalnie też promieniować, emanować na innych. Czyli wracając do tego życia znowu pełnego negatywności, tak, pełnego stresu, no teraz to już szczególnie, tak, teraz jakichś dziwnych historii, taka osoba zachowuje spokój, bo tego się tam uczymy. Przez 10 dni uczymy się akceptować. Akceptować ze zrozumieniem i te cztery cechy, które się pojawiają, powodują, że o wiele łatwiej nam się żyje z ludźmi dookoła. Ten poziom akceptacji totalnie wzrasta. Oczywiście to nie chodzi o to, że ja będę akceptował jakieś złe rzeczy, tak? To też nie jest tak, że ja medytuję, jestem pacyfistą, to tam się dzieją jakieś złe rzeczy, to mnie to nie interesuje. Nie, nic z tych rzeczy. Taka osoba, która ma świadomość, medytuje, ona czasem poweźmie bardzo mocne akcje. Na przykład, co ciekawe, Budda nauczał królów. Królowie do niego przychodzili i mówili, są zapisane wykłady z tych czasów. No słuchaj, ty nauczasz o miłości, prawda, o tym, że trzeba, o pokoju, o tym, że trzeba się kochać, prawda, no dobra, no ale tu sobie sąsiad chce mnie najechać, bo chce mi tam zabrać coś albo coś tam. Co ja mam zrobić? No, czy ja w imię miłości mam oddać mu to, uciec, nie wiem, dawał wykłady, które byśmy, no dzisiaj nawet byłem świadkiem, jak czytały osoby o takich właśnie troszkę, powiedzmy, przekonaniach pacyfistycznych, to były zdruzgotane, no bo to były wykłady typu, żeby, to był wykład, który można sprowadzić do tego takiego słynnego powiedzenia, chcesz pokoju, bądź gotów na wojnę. Czyli jego wskazówki były takie, jeżeli masz takiego sąsiada, nazwijmy niegrzecznego, musi mieć super silną armię, super wyszkoloną, wspaniale ofortyfikowane jakieś tam grody, no to było w detalach na tamte czasy podane, czyli sprowadzało się do tego, że musisz dysponować tak zorganizowaną siłą, żeby ta osoba, ten twój jakiś tam potencjalny przeciwnik nie chciał po prostu ciebie zaatakować. Także można powiedzieć, no trochę dziwne, tak? Jak ktoś pomyśli, no nam się kojarzy nauka Buddy czy coś, no to takie trochę górnolotne zawsze, prawda, w obłokach bujanie, a tutaj to były mega pragmatyczne wskazówki. I to nie chodziło o to, że ty oczywiście masz tam kogoś atakować, coś robić, ale no, jak się zastanowimy, no logiczne, tak? Także to też jest bardzo dobre, znaczy dobre. Ta nauka jest bardzo logiczna. Jest to połączenie, można powiedzieć, serca z rozumem, tak? Z jednej strony rozwija się tą całą miłość i empatię, ale z drugiej strony to jest bardzo logiczne i bardzo spójne, także no i mega uniwersalne, tak? Bo też nie ma żadnych nawiązań jakichś kulturowych, religijnych, specjalnych. No, no tak, no właśnie, bo yoga, a w ogóle jakby medytacja nie jest aż tak stricte związana z religią, no chyba, że mówimy tutaj o medytacjach takich typowo tybetańskich. No mamy różne są rodzaje, bo... Nawet bo... są medytacje chrześcijańskie. Tak. To... W ogóle w Wierchomni na tym yoga festiwalu, na którym mam nadzieję się, tak. Się spotkamy. W sierpniu yoga festiwal. No i tutaj, tak jak słucham, to kolejna rzecz na moim bucket list. Tak. Myślę, że na pewno tutaj to ogarniemy. To w tym roku tematem przewodnim właśnie są różne takie podstawowe ścieżki medytacji. Także będzie panel poświęcony właśnie medytacji chrześcijańskiej, no bo to jest jakby tutaj związane z religią, no, w naszym kraju dominującą. Będzie zen, który też jest dość rozpowszechniony i jest taką bliską bardzo też temu rdzeniowi nauki Buddy tradycją. No i będzie też vipassana, czyli będzie to przedstawione jakby czym się charakteryzują. No, będzie to taka trochę myśl przewodnia, bo bardzo dużo ludzi w tej chwili poszukuje i tego potrzebuje. A wiesz, no to było troszkę tak, że Budda nauczał różnych rzeczy. W zależności od kalibru umysłu ucznia, czyli on mając, no, powiedzmy, no, zdolność umysłu nieograniczoną, no, widział potencjał danego człowieka w 100%, tak? No, jeżeli umysł potencjalnego ucznia był bardzo toporny, no to Budda mu mówił, dobra, no to szoruj podłogę, skup się na tym działaniu i to jest ten pierwszy krok, tak? Potem jak tam ktoś inny miał jakieś inne uwarunkowania, mówił, dobra, to ty sobie, nie wiem, werbalizuj, tak? Tak jak
najprostszym, takim nam znanym sposobem werbalizacji, co jest, no, odmawianie dużańca. Tak. To jest sposób, tak jak są mantry, nazywamy tą mantrą te wschodnie, no to odmawianie dużańca jest niczym innym, jak skupianiem zewnętrznego poziomu umysłu. Tylko to jest działanie nie na tym podświadomym umyśle, tylko na zewnętrznym poziomie. Umysł się robi czysty, spokojny, dobrze się z tym człowiek czuje, tak? Tylko to jest zewnętrzny poziom, nietknięte są głębie. Czyli różne techniki były nauczane w zależności właśnie od poziomu danego ucznia. Tylko problem polegał na tym, że po śmierci Buddy, no ci różni uczniowie, którzy zostali nauczeni tam czegoś, no to mówi, o, ja wiem, czego uczył Budda, on uczył szorowania podłogi. A drugi mówi, nie, no co ty, on nie uczył szorowania podłogi, tylko on uczył powtarzania jakiejś tam frazy. Albo nie, on uczył na przykład uważnego stąpania, bardzo uważnego, nie wiem, jedzenia i tak dalej. Czyli to wszystko, można powiedzieć, są części pewnej całości, ale bardzo fragmentaryczne, tak? Bo gdzieś tam na końcu, no ta największa esencja, której on uczył, no polega na czystym badaniu zależności umysłu i ciała, tak? I o tym jest vipassana, która oznacza widzieć rzeczy takimi, jakimi są, a nie zdają się być. To literalnie tłumaczenie tego słowa, tak? Także wszędzie to jest jakby część prawdy, nie można powiedzieć, że on tego nie uczył, no uczył tego, ale nie jest to, no, cała nauka, tylko bardzo malutki jakiś tam kawałeczek, tak? No i stąd pewnie to, co powiedziałeś, że różne właśnie jakieś tam są sposoby i często takie rzeczy, no, które też zasymilowały się z lokalnymi religiami, tak jak na przykład w Tybecie, tak? No, trzeba pamiętać, że nauki Buddy do Tybetu dotarły tysiąc lat po śmierci Buddy, a w Indiach one znikły z Indii po 500 latach. Mhm. Czyli jaki to jest szmat czasu. To przez te 1000 lat, to i tak w ogóle jest cud, że nawet dotarły w takiej formie, która i tak jest bardzo dziwna, ale dotarły i tak w takiej formie, tak? Także to, no, jak się to zaczyna zgłębiać, to te perspektywy zupełnie się zmieniają. Ale cały czas myślę o tych mnichach, którzy mogą mieć tylko 8 rzeczy i to nie są rzeczy zbyt wybujałe, to są rzeczy, które mają zapewniać te potrzeby i pojawia mi się mnóstwo pytań i chciałabym tą rozmowę jeszcze przeprowadzić przez najbliższe 2 godziny, ale kończy nam się czas. Chciałam tak podsumować, że zobacz, może te 8 rzeczy to coś, do czego powinniśmy wszyscy tutaj dążyć. Jesteśmy przesyceni, na vipassanie tak naprawdę oddajesz wszystko, przychodzisz tam w jakimś stopniu nagi, oprócz tego, że masz na sobie ubrania, to jednak zostawiasz wszystko za zamkniętymi drzwiami. I tak dałeś mi do myślenia, że może faktycznie to ograniczenie oddechu, ograniczenie jedzenia, zmotywowanie się do tych ćwiczeń, ale właśnie minimalizacja tych bodźców to jest jakaś taka ścieżka do tej wolności. Tak, ale trzeba o jednej rzeczy pamiętać. Żeby struna wydała dźwięk, nie może być ani za bardzo poluzowana, ani za bardzo napięta, bo pęknie. To też zresztą słowa Buddy. Czyli ścieżka środka. Bo tutaj też ja widzę taką trochę czasami pułapkę, że wiesz, to ograniczenie wszystkiego nagle staje się jakąś kompulsywną religią czy obsesją, no, jakichś tam niektórych osób i to też nie do końca o to chodzi. My mamy swoje jakieś tam funkcje, mamy swoje rodziny, mamy swoje dzieci. To nie chodzi o to, że ja teraz będę na siłę starał się być mnichem. Nie, bo ja się nie urodziłem jako mnich. Jak ja się urodzę jako mnich gdzieś tam, może i w Polsce za jakiś czas będą też takie warunki, że tutaj będzie się szanować mnichu i będą mi się myśleć, że tak. Może jeszcze trochę musi upłynąć czasu, to ja będę żył jak mnich. Teraz jestem osobą świecką, no i mam samochód, mam telefon, mam to, mam tamto, mam owam to. Tu chodzi bardziej o naszą wewnętrzną, tak naprawdę, wewnętrzny stosunek. Jeżeli traktujemy to jako narzędzia i w sposób świadomy dokonujemy wyborów, które z tych narzędzi tak naprawdę, czy ja muszę zmieniać samochód co 5 lat, czy może dopóki ten samochód mój jeździ i mi służy, no to nie muszę go zmieniać, tak? Z jakiego powodu to robię, tak? To bardziej troszkę w tym kierunku, a nie to, że ja nie będę już samochodu miał na rowerze, będę woził koce do jogi w paszkach, czy tam nie wiem co. Nie, zdrowy balans. Zdrowy balans. Natomiast ja widzę tutaj w przestrzeni już w ogóle kolejny odcinek z Tobą tylko i wyłącznie na temat pracy z ciałem przez asany. Bardzo bym chciała kiedyś z Tobą przeprowadzić taką rozmowę i też o takich podstawach jogi, no o tych takich zasadach, zgodnie z którymi powinno się żyć, aby było nam lepiej. No bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
I co? Bardzo się cieszę, że mnie odwiedziłeś u mnie w domu. No ja też dziękuję. Też super. Też polecam, bo to już pewnie wszyscy znają, ale bardzo polecam naprawdę te wszystkie produkty i rzadko się tego zdarza, nikt to by nie kazał mówić. Ale to ja mówię sam. Okay. Ja po prostu rzadko się zdarza, żeby, bo różne firmy tam się zgłaszają, coś tam chcą, a tutaj to jest w zasadzie w drugą stronę, że po prostu tu jest naprawdę jakaś energetyka tych działań taka, że to trzeba wspierać po prostu. Ja tak czuję. To dziękuję się. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję kochani za wysłuchanie tej rozmowy. Jeżeli nadal jesteście głodni wiedzy na temat holistycznego podejścia do życia, polecam Wam także inne nasze odcinki na Spotify oraz YouTubie pod hasłem Słuchowisko Zakwasowni. Dziś dzielę się także z Wami kodem rabatowym do naszego sklepu online, który działa do końca września na hasło słuchowisko10 na www.sklep.zakwasownia.pl. Możecie zrobić zakupy z 10% rabatem. Szczegóły są w opisie filmu, także zachęcam, może skorzystacie i poczujecie także różnicę nie tylko w kwestii pracy Waszych jelit, ale też poprawi się Wasze samopoczucie. Ściskam mocno i do usłyszenia w następnym odcinku.